Polska ma najwyższy wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków na miliard przejechanych kilometrów w Europie. Niestety jest to duży problem, ponieważ średnia w Europie to wynosi około 5-9, w Polsce wynosi to 14, czyli tak naprawdę około 2-3 razy więcej niż przewiduje, czyli wynosi średnia w Europie. Problem oczywiście jest dość skomplikowany, ponieważ wiele czynników wpływa na bezpieczeństwo w naszym kraju. Tak naprawdę to wynika również i z infrastruktury, jaką posiadamy. W ostatnich latach ta infrastruktura się polepsza. Kolejna kwestia związana jest z edukacją kierowców. Taką dodatkową kwestią jest również samochodem, jakim się poruszamy. W ostatnich czasach również jeździmy po prostu coraz też lepszymi autami, które zapewniają nam troszeczkę większe bezpieczeństwo niż kilka lat temu. Natomiast naturalnie dużo też zależy od nas, czyli kierowców, w jaki sposób podchodzimy do jazdy samochodem. Niestety w naszym kraju bardzo często problemem jest dostosowanie prędkości do panujących warunków, ale także i do przepisów, które panują na naszych drogach. Inna kwestia to też lubimy niestety zbyt blisko jeździć za innymi pojazdami i też warto zwrócić uwagę na też bardzo duży problem w naszym kraju piesi, to znaczy chodzi o to, że jak jeździmy samochodami, niestety bardzo często nawzajem traktujemy się jako wrogowie. Warto by było, jak jeździmy tym samochodem. Pieszy jest nieochronionym uczestnikiem ruchu drogowego, więc tutaj musimy też tak naprawdę przejąć troszeczkę odpowiedzialność za jego też zdrowie i w niektórych momentach przede wszystkim zwiększyć uwagę, zmniejszyć przede wszystkim prędkość w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.